Cześć, witajcie. Elżbieta Nowosielska, higienistka stomatologiczna. I Marcin Nowosielski, lekarz dentysta. Gabinet Mikrostomar w Opolu. Witamy Was w kolejnym odcinku naszego vloga, który kręcimy specjalnie z myślą o Was. Jest to drugi odcinek pod tytułem Dlaczego u dentysty nie boli? No i nagrywamy go drugi raz, bo za pierwszym razem pomyliłem wtyczki dźwięku, żeśmy nie nagrali częściowo. Także słuchajcie. Zapraszamy Was na drugą część. Zapraszamy Dlaczego? Na drugą część nagrywaną po raz drugi. Mam nadzieję, że uda nam się to powtórzyć. Dobrze, słuchajcie. W pierwszym odcinku poruszyliśmy temat znieczulenia, czyli tego dlaczego w zasadzie Wy się boicie przyjść do dentysty, żeby Was nie bolało. Pokazaliśmy Wam, jak jesteśmy w stanie zrobić, żeby to znieczulenie było bezbolesne. W zasadzie sprowadzając to do meritum, czyli żebyście zgłaszali się do dentysty regularnie, jak się będziecie zgłaszać regularnie, szczególnie Wy, którzy się najbardziej boicie, no to te Wasze takie traumatyczne sytuacje powinny się skończyć. No a dzisiaj odniesiemy się do czegoś innego. Do czego, Ela? Do traumy przed wiertceniem, tak? Czyli tych standardowych wiertarek stomatologicznych, standardowego odgłosu, dźwięku, który wywołuje Was niesamowitą traumę. I niejednokrotnie siedząc na recepcji już przeżywacie to, co będzie się tam za drzwiami działo, jaka rzeź, bo ten dźwięk wywołuje was po prostu tego rodzaju fobię. Tak, bo wiąże się to z tym, że część z Was bardzo źle kojarzy, mają złe wspomnienia z czasów dzieciństwa. Zawsze tu wspominacie tego szkolnego dentystę jako takiego największego rzeźnika, przyczynę Waszych wszystkich strachów, którym to Was straszono, jak byliście mali. I w zasadzie może słusznie temu szkolnemu dentyście należy się taka łatka takiego rzeźnika, bo rzeczywiście skoro wielu pacjentów przychodzi i w ten sposób ma wspomnienia, no to może rzeczywiście coś tam się działo. No niestety my tego nie wiemy, bo my praktykujemy tylko tą nową stomatologię, która jest pozbawiona już tych problemów. My się w zasadzie z tym nie borykamy. Natomiast też i dla Was, którzy macie takie traumy, mamy rozwiązanie. No bo faktycznie jest taka grupa z Was, którzy pomimo tego, że ja Was skutecznie znieczulę, a wiem, że umiem skutecznie znieczulić, to Wy się po prostu, Was już boli, jak tylko słyszycie dźwięk tej przysłowiowej wiertarki. I tego nie da się wyeliminować, bo to jest trauma związana z Waszą psychiką. Czyli jak widzicie tą klasyczną kątnicę, fachowo to nazywając, a nie fachowo wiertarkę, zobaczycie to wiertło, usłyszycie dźwięk rotora w tej turbinie i już po prostu macie stres i jest koniec i już tutaj jakby choćby nie wiem co robić, was będzie boleć, bo wasz mózg jest na takim totalnym stand-by'u. Wy ciągle czujecie, że coś zaraz będzie nie tak, tak jak było u tego szkolnego dentysty i tu jest koniec, który Wam obiecywał, że będzie jeszcze chwilkę, nie? A zawsze był problem. Dobra. Natomiast musicie wiedzieć, że nowoczesna stomatologia XXI wieku ma rozwiązanie dla takich pacjentów jak Wy. Tak, Ela? Ma? Dokładnie. No, to co to za rozwiązanie? Mamy? Takim rozwiązaniem jest laser. Laser. Dobrze, słuchajcie, przyłączymy tutaj. To jest akurat nasz laser, może Wam go pokażemy tutaj. Czekajcie. W całej swojej okazałości, ale myślę, że lepsze będzie zdjęcie w całości. Tak. Czyli zobaczcie sobie, to ogólnie urządzenie to jest laser erbowo-jagowy. Tutaj jakiegoś konkretnego producenta, którym my dysponujemy, natomiast lasery erbowo-jagowe są różne. Natomiast ich zaleta bardzo duża jest taka, że można je zastosować podczas pracy na tkankach twardych organizmu, a taką tkanką twardą jest między innymi szkliwo czy zębina. Czyli ząb. Czyli krótko mówiąc ząb. I używając ten laser jesteśmy w stanie usunąć zmienioną chorobowo tkankę, czyli tak zwaną próchnicę, nie dotykając Was, czyli nie używając tego klasycznego wiertła, czyli krótko mówiąc nie generując tego bodźca, który Wam się najgorzej kojarzy, czyli wiercenia i dźwięku borowania. Nie ma drgania, nie ma dźwięku. Dźwięk jest też przyjemny. Często to z pacjentów porównywany do dźwięku helikoptera czy do dźwięku strzelającego popcornu, więc nie kojarzy się nieprzyjemnie. Podczas leczenia tak samo jak z takiej tradycyjnej turbiny, tradycyjnej kątnicy leci woda. Natomiast tutaj, tak jak doktor wspomniał,
tutaj w tym momencie wiertłem dotykamy zęba, a laserem pracujemy w odległości centymetra, około 2 cm od tkanki zęba, więc no myślę, że tutaj te argumenty mówią same za siebie. Teraz co? Pokazujemy filmik. Tak, no pokażemy, przykładowy filmik, czyli sytuacja leczenia ubytku próchnicowego. To jest nasz drugi kanał na YouTubie, który możecie śledzić. Są tam same przypadki tak naprawdę, ale no, dla zainteresowanych. Znaczy tak, no bo to są przypadki, które gdzieś tam my sobie tutaj nagrywamy, raz do naszej dokumentacji, dwa gdzieś tam dzielimy się z innymi lekarzami, pewnymi naszymi obserwacjami. Natomiast no, wykorzystam ten materiał, żeby wam pokazać, jak to działa. Czyli tutaj mamy ubytek w lewej górnej trójce, którego to jest ubytek na powierzchni stycznej, wynika z tego, że pacjent sobie tam dokładnie nie nitkował zębów. Natomiast proszę zobaczcie sobie, jak dochodzi do, jak szybko laser jest w stanie usunąć próchnicę. Zasadniczo przy właściwie dobranych parametrach, jeśli chcemy zrobić to szybko, to jesteśmy w stanie to zrobić tak szybko, jak robimy to wiertłem. Natomiast zaleta dla was największa jest taka, że to nie boli, a dwa, że nie ma tego dźwięku, którego duża część z was nie lubi i który to sam ten dźwięk w was wywołuje tą traumę i ból. I tutaj już na ten moment, na tym filmie widzimy w zasadzie, jak ten ubytek próchnicowy żeśmy otworzyli. I zaraz będzie widać, jak tą próchnicę szybko stamtąd usuniemy. Natomiast coś miałem dodać tutaj w tej materii, ale to może zaraz sobie przypomnę. Żeby było jasne, laserów na rynku jest dużo ich rodzajów. Nie wszystkie, nie każdy laser będzie nam, będzie w stanie oczyścić ten zęba z próchnicy, więc... No tak. Z takim zapytaniem, jak będziecie dzwonić do jakiegoś gabinetu, czy macie laser i odpowiedzą wam mamy, to niekoniecznie to będzie laser, który może pracować na tkankach twardych, tak jak doktor powiedział. Tu musicie rozróżniać, że są lasery do tkanek miękkich, czyli tak zwanych dziąseł również, tak, do wycinania, do podcinania, do cięcia po prostu. I jest laser ergowo-jagowy do tkanek. No tak, no i my w stomatologii do tkanek twardych, no zasadniczo możemy zastosować dwa lasery. Laser CO2, czyli to jest taki laser, gdzie tam źródłem energii jest dwutlenek węgla, bądź laser ergowo-jagowy. Najczęściej tak jak stosowany tutaj, popatrzcie, jest laser. Jest oczyszczona, jest ząbek już biały. Ergowo-jagowy. Lasery CO2 w stomatologii są dużo rzadziej stosowane, głównie gdzieś tam już do jakichś zabiegów chirurgicznych. Zasada pracy lasera jest bardzo prosta. To urządzenie wydziela, czy tam, no bo to nie powiem, że produkuje, ale leci z tej końcówki woda i światło, które się wydziela z końcówki, absorbuje się w tej wodzie. Na skutek tego dochodzi do procesu, to jest tak mądrze nazwany ablacja, i ta ablacja powoduje usunięcie tkanki zmienionej chorobowo. Co jest istotne, jest to bardzo bezpieczny proces, bo raz nie zachodzi w ogóle do wzrostu temperatury, a jak nie ma wzrostu temperatury, to nie ma ryzyka przegrzania tkanki. Ale co za tym idzie, nie ma też wywoływania dolegliwości bólowych. Takim laserem możemy leczyć bez znieczulenia dla odważnych. Ja wiem, że większość z was i tak o to znieczulenie prosi. Natomiast są pacjenci, którzy decydują się na leczenie bez użycia znieczulenia. Tak, jesteśmy w stanie zrobić to bez znieczulenia. Jak najbardziej, nie stanowi to dla nas żadnego problemu, jeśli robimy to laserem. Ale tu tak jak Ela wspomniała, ogólnie lasery są różne, bo są lasery biostymulacyjne, są lasery właśnie do tkanek miękkich, do tkanek twardych. I niewielu też lekarzy, przynajmniej jak na razie, w ten sposób pracuje. Z czasem coraz więcej lekarzy się do tego przyzwyczaja. Natomiast faktycznie jest to jeszcze wąska grupa lekarzy. Więc nie każdy gabinet jest w stanie takie leczenie zaoferować. Także jak sobie tam szukacie jakiegoś gabinetu dla siebie, to po prostu wypytajcie o to dokładnie. Wiąże się to w dużej mierze z tym, że technologia laserowa jest technologią, no, nazwijmy to w pewnym stopniu, zaawansowaną. Jak zaawansowaną, to i kosztowną. Urządzenia są mocno kosztowne. W związku z tym, lekarze, którzy na studiach, czy to jeszcze nie lekarze w zasadzie, ale studenci, ucząc się zawodu i praktyki na studiach,
nie mają styczności z tym sprzętem. Nikt studentowi lasera do ręki nie da, bo to jest tak drogi sprzęt, że uczelnia pewnie się boi, że student taki sprzęt zepsuje. Przynajmniej tak było za moich czasów. Ja jak studiowałem, to ja tylko o laserze poczytałem sobie w książce. To jest czysty zbieg okoliczności, że ogólnie my tu w gabinecie laserem pracujemy. Wynika to gdzieś tam z jakichś doświadczeń, które mieliśmy na późniejszej drodze zawodowej. Natomiast taki student, jak kończy studia, zaczyna pracę, jest przyzwyczajony do pracy kątnicą. Tego się nauczył, tak na początku praktykuje. Ale nie negujemy tego. I to jest dla niego strefa komfortu. On w ten sposób umie pracować. I teraz jak nagle przyjdzie mu pracować laserem, okazuje się, że to jest całkiem inna specyfika pracy. Dochodzi do tego, że trzeba się tej pracy od nowa nauczyć. Każda zmiana zrobi z mistrza ucznia ponownie. Wyjście poza strefę komfortu. I człowiek, który już pracuje, musi wykonać swoją pracę. Niekoniecznie w trakcie pracy chce się uczyć później, bo zajmuje to więcej czasu i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, szkoła, życie, życie. Pierwsze wypełnienie, znaczy pierwsze opracowanie w sumie ubytku za pomocą lasera trwa tyle samo, co na studiach nagle. No tak, bo nagle stajesz się znowu studentem i musisz się tej pracy nauczyć. I to nie jest nic dziwnego, że część lekarzy na początku się zniechęci. Natomiast z czasem, jak już zacznie pracować, no to tak naprawdę zauważa ogromne zalety takiej pracy. I no my już na ten moment sobie nie wyobrażamy zasadniczo pracowania bez tego udogodnienia. Większość zabiegów. Tak, natomiast no, tak jak Ela powiedziała, no nie negujemy tutaj klasycznej pracy, bo to nie jest tak, że nie używamy już klasycznych narzędzi, bo używamy ich równie często, tych narzędzi rotacyjnych. Ten odcinek ma w zasadzie wydźwięk taki, że on jest dedykowany do pacjentów, którzy się bardzo mocno stresują. I żeby Wam pokazać, że jeśli się boicie i faktycznie ten dźwięk kątnicy stomatologicznej wywołuje w Was traumę, to macie alternatywę. Możecie pójść do dentysty, który pracuje laserem i jest w stanie pewne podstawowe czynności terapeutyczne zrobić tak, że nie dostaje Was w ogóle wiatrem. I to może być dla Was bardzo fajne rozwiązanie, jak macie traumę, choćby nawet po to, żeby się stopniowo przyzwyczaić do tego gabinetu, i zobaczysz, że ta stomatologia wygląda całkiem inaczej niż wyglądała 30-40 lat temu, gdzie wtedy ta trauma się w Was rozwinęła. Tak więc to taki wydźwięk z tego odcinka, bo my to nie jest tak, że całkowicie zrezygnowaliśmy z pracy klasycznymi narzędziami, bo pracujemy, używamy na co dzień i nie ma z tym żadnego problemu. Co jeszcze chcieliśmy? Aha, co żeśmy mieli powiedzieć? Dlaczego w ogóle laserem nie boli? Bo chyba żeśmy tego jeszcze nie poruszyli, nie? W tym naszym drugim nagraniu tego samego. Bo chodzi o to, że jak dentysta opracowuje, usuwa próchnicę wiertłem, to wiertło się kręci. Jak się kręci, to powoduje tarcie. Tarcie na tkance powoduje wzrost temperatury i to może generować dolegliwości. Sam podbiera bodźce. Bólowe, tak? Jak pracujemy laserem, to tam dochodzi do procesu ablacji. Ablacja to jest, no nazwijmy to tak kolokwialnie, eksplozja. Czyli światło, które jest wychodzi z lasera, ono jest absorbowane w wodzie, zarówno tej, która leci z lasera, jak i tej, która się znajduje w każdej tkance organizmu. I na skutek tej absorpcji dochodzi do eksplozji wody. I wraz z tą eksplozją usunięta jest powierzchowna część tkanki zmienionej chorobowo, czyli próchnica. Natomiast skoro dzieje się to pod wpływem światła, to ten proces dzieje się tak szybko, jak działa światło. Czyli szybciej niż dochodzi do transmisji impulsu elektrycznego, czyli przekazania w nerwie informacji do mózgu, że coś Was boli. Czyli nie zdążycie poczuć, że coś Was boli, a już jest jakby ta tkanka chorobowo zmieniona, usunięta. Dodatkowo właśnie, tak jak Ela wspomniała, nie ma tarcia, to nie ma wzrostu temperatury, nie ma dotyku, czyli krótko mówiąc, nie ma tych nieprzyjemnych wibracji, jakie generuje wiertło. Tak to mniej więcej wygląda od strony technicznej, żeby nie było, że tutaj wciskamy farmazony. Że to jest tylko magiczne urządzenie, zresztą widzieliście na filmie, że to faktycznie działa i możecie to spokojnie, jak się boicie, przetestować na swojej skórze. Ja Wam gwarantuję, że jeśli traficie na operatora, czyli dentystę, który wie co robi, dysponuje odpowiednim sprzętem, to jest w stanie przeprowadzić leczenie no nawet u najbardziej zestresowanego pacjenta. Dziękujemy za uwagę. No już kończymy? Kończymy. Kurczę, ja bym się jeszcze rozgadał o tych laserach. Dobra. To słuchajcie, na dzisiaj tyle. Następnym razem kolejny temat, czyli to, co stresuje pacjentów. Konkretnie odruchy wymiotne. Jak sobie z tym będziemy radzić.
Pokażemy Wam, jak nowoczesna stomatologia sobie z tym radzi, bo to jest, w sumie nawet ja jestem akurat tą osobą, która ma z tym problem, z tym odruchem wymiotnym, więc pokażemy Wam, jakie mamy sztuczki, żeby tego nie było. Trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem, hej! Pa!